A więc dzieje się totalne zawalenie funta brytyjskiego do właściwie wszystkiego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy zawalenie funta brytyjskiego dosłownie drastyczne do ceny złota. Cena złota dzisiaj oscyluje w totalnych rekordach, na totalnych rekordach. Proszę zobaczyć, 1627 funtów za jedną uncję złota. Przed kilkoma dniami było jeszcze więcej. Przypominam, że jedna uncja złota dzisiaj kosztuje 1627 funtów. Jednak 13-14 lat temu jedna uncja złota kosztowała tylko 300 funtów. Co to znaczy? Że cena złota w stosunku do funta straciła 5,5 raza. Tak, 5,5-krotnie, czyli 550%, szanowni państwo. Jest to horrendalna zapaść funta brytyjskiego. Jeżeli ktoś opowiada o brytyjskiej gospodarce, to przede wszystkim musi opowiadać o funcie brytyjskim. Jeżeli ktoś opowiada o Europie, musi opowiadać o Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, bo Wielka Brytania jest gigantyczną gospodarką, bogatą gospodarką w Europie. Jest jedną z najbardziej znaczących oczywiście gospodarek i musimy rozmawiać o funcie, o euro, o tego rodzaju walutach, oczywiście też i o polskim złotym i o franku szwajcarskim, a nawet o koronie czeskiej. Są to bardzo ważne aspekty naszej gospodarki, a właśnie ten jeden z tych aspektów, funt brytyjski, totalnie się zawala właściwie do wszystkiego. Widzimy, że ludzie, którzy trzymali pieniądze w funcie brytyjskim przez ostatnie 13 lat, 16 lat, byli niestety zwykłymi frajerami. Niestety taka jest, szanowni państwo, prawda. Oczywiście to nie koniec zawalenia funta brytyjskiego do innego rodzaju aktywów. Jak widzimy, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, prawda, jeżeli chodzi o sytuację związaną z walutą. Proszę zobaczyć, tutaj mamy walutę. Waluta jest oprocentowana dopiero 5,25, prawda, tutaj widzimy 5,25, to jest 40-letni wykres, ponad 50-letni wykres oprocentowania brytyjskiej waluty. Widzimy, że tutaj oprocentowanie wzrosło dopiero do 5,25 w kilka miesięcy i dopiero jest na poziomie 5,25, takim wydaje się nam wysokim, właściwie od kilku tygodni, lecz w świadomości większości Polaków jest to bardzo wysokie oprocentowanie i jest to bardzo błędne myślenie. Większość Polaków do Wielkiej Brytanii przyjechała po roku 2005, 2006, 2007, czyli na okres, gdy oprocentowanie bazowe Wielkiej Brytanii spadło do zera. Proszę zobaczyć. I większość Polaków rozumie tylko i wyłącznie oprocentowanie w Wielkiej Brytanii, które jest na poziomie 0,5%, 0%. No i dzisiaj mamy do czynienia z oprocentowaniem 5,25. Co to oznacza? Że funt brytyjski jest oprocentowany w banku może 4, 3, 3,5%. Jednak inflacja, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii to gigantyczne 10%. Żywnościowa inflacja jest gigantyczna, 10-procentowa, gigantyczna. To znaczy, że funt brytyjski drastycznie traci w stosunku do cen żywności w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Szanowni państwo, możemy być w sytuacji, w której to oprocentowanie będzie przez bardzo długi okres na poziomie właśnie takim 5, 5,5, 4,5. Jeżeli ktoś myśli, że będzie inaczej, no to miejmy nadzieję, że będzie inaczej, jeżeli gospodarka na to pozwoli, ale gospodarka na to w ogóle nie pozwala. Co z tego, że inflacja spada, jeżeli ta inflacja dalej jest gigantyczna, a złoto drastycznie drożeje. Proszę zrozumieć, tutaj mam wykres, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wykres oprocentowania po 92 roku. Oprocentowanie 5,25 było oprocentowaniem normalnym. Jednak w tym okresie właśnie gospodarka miała wielkie problemy. Funt brytyjski się zawalał także w tym okresie. To oprocentowanie zwyczajnie było za niskie. No nic w tym dziwnego. Jeżeli w Polsce mieliśmy oprocentowanie 15, a nawet 20%, no to po co było trzymać w funtach brytyjskich, jeżeli można było trzymać w polskich złotówkach na 15%, a waluta była nasza bardzo silną walutą, bo my jej nie dewaluowaliśmy w ten sposób. Wysokie oprocentowanie, prawda, było dobrym punktem do trzymania wtedy wartości pieniędzy w złotówkach w stosunku do funta. Jeżeli będziemy w tym właśnie następnym okresie,
utrzymywali w Wielkiej Brytanii bardzo wysokie oprocentowanie, to będzie oznaczało, szanowni państwo, że może funt brytyjski nie będzie się zawalał, no ale raczej też nie będzie rósł, ze względu na to, że 4% na koncie robi małą różnicę w stosunku do 8% inflacji i małą różnicę do tego, aby sprzedać swoje złoto i trzymać to w tak inflacyjnej walucie jak funt brytyjski. Co więcej, szanowni państwo, ludzie, którzy poinwestowali na górce cenowej swoje pieniądze w brytyjskie nieruchomości, widzimy tutaj, drastycznie tracą na wartości. To znaczy, że pieniądze zainwestowane w funtach brytyjskich w nieruchomości tracą drastycznie na wartości. Proszę zobaczyć, mamy do czynienia z wielkim spadkiem cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlatego, że jest wysokie oprocentowanie, jest to oczywiste. Jeżeli Wielka Brytania nie wprowadzi dalszego osłabiania swojej waluty poprzez niskie oprocentowanie, to ceny nieruchomości dalej będą spadać. Jeżeli Wielka Brytania będzie utrzymywała wysokie oprocentowanie, to ceny, szanowni państwo, nieruchomości będą spadać. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Chyba, że Wielka Brytania wprowadzi gigantyczne fundusze, które będą kupowały za pół darmo te nieruchomości, a potem Brytyjczycy będą żyć w nich przez następne 30 lat niczym feudalni niewolnicy. Tak to właśnie jest w Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, zrozummy, że w Wielkiej Brytanii spłata jednej nieruchomości, taką zwykłą wypłatą, zajmuje jednego domu, zajmuje 10 lat, zaś w Polsce spłata jednego domu zajmuje lat 30. Prawda? Więc w Wielkiej Brytanii to będzie wielki problem. Polacy są przyzwyczajeni do takiego feudalizmu w Polsce i Polacy nie protestują. Polacy po prostu z Polski wyjeżdżają, a zostają tylko takie fiołki, matołki, szanowni państwo, którzy zgadzają na ten feudalizm lub też po prostu mają dużo pieniędzy. Prawda? Bo to nie każdy przecież jest fiołek, matołek i nie każdy się oddaje jak ostatni frajer banksterowi, deweloperowi i spółce Skarbu Państwa, żeby być jej niewolnikiem przez następne 40 lat, tak jak właśnie mamy do czynienia w Polsce. Szanowni państwo, tak więc ceny nieruchomości będą spadać i spadać tak długo, jak będzie wysokie oprocentowanie. A oprocentowanie musi być wysokie ze względu na to, że jest wysoka inflacja. A jeżeli nie będzie wysokie, szanowni państwo, to funt brytyjski dalej będzie tracił do złota, złoto będzie coraz droższe. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z niskim oprocentowaniem, tak jak mamy do czynienia w danym, jak mieliśmy do czynienia przez ostatnie 14 lat, 16 lat, to szanowni państwo, złoto znowu podrożeje pięciokrotnie do funta brytyjskiego. To będzie oznaczało i niech Brytyjczycy tylko spróbują, szanowni państwo, obniżyć swoje oprocentowanie do takich poziomów lub też połowicznych poziomów, jak na jakim były te oprocentowania przez ostatnie 16 lat, no to szanowni państwo, z dzisiejszego poziomu 1627 funtów za jedną uncję złota, w następnych 16 lat złoto podrożeje jedna uncja do 8135 funtów. Weźmy, że będą mieli trochę niższe oprocentowanie, trochę wyższe niż przez ostatnie 16 lat, no to powiedzmy jedna uncja przez następne 15 lat podrożeje do 7000 funtów, 6000 funtów. Oczywiście na całym świecie mogą stwierdzić, że opodatkują bardzo wysoko złoto, no ale wiecie, jak to jest z całym światem. Jedna połowa świata lubi Ukraińców, druga połowa świata lubi Rosjan, jedna połowa świata lubi Izraelczyków, druga połowa świata woli Arabów. Jedna połowa świata będzie chciała handlować złotem, druga połowa świata, ta głupia, nie będzie chciała handlować złotem. Tak to właśnie, szanowni państwo, jest na świecie. Jeżeli ktoś myśli, że jest jakiś unipolaryzm i tak dalej. Nie, szanowni państwo, jest tak, że zawsze jest jakoś gdzieś inaczej, aniżeli tam, gdzie w danym momencie jesteśmy. Tak więc, szanowni państwo, Wielka Brytania jako gospodarka oczywiście jest w gigantycznym potrzasku, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Dodatkowo musimy zrozumieć, że funt brytyjski jest trzymany przez wiele gospodarek, na przykład jak Polska, jako rezerwa narodowych banków, co jest oczywiście kuriozum w sytuacji, gdy szanowni państwo, my trzymając funty brytyjskie w Narodowym Banku Polskim, chyba mamy 30 miliardów funtów brytyjskich, straciliśmy bardzo dużo pieniędzy, bo gdybyśmy, szanowni państwo, te wszystkie funty brytyjskie przez 16 lat wydawali na kupno złota,
i trzymali w Narodowym Banku Polskim zamiast funtów brytyjskim złoto, to byśmy dzisiaj mieli 5 razy więcej w Narodowym Banku Polskim. No ale rządzą nami takie, szanowni państwo, fiołki, matołki, no to mamy czego chcemy. Tak więc widzimy, szanowni państwo, ja jeszcze rozumiem tego dolara trzymać, prawda, no ale funta brytyjskiego, no szanowni państwo, dolar jeszcze jest walutą światową, a funt brytyjski zaraz właściwie nie jest walutą światową i na pewno nią nie będzie, szanowni państwo. Nie wiem, co by się miało stać, musiałby być, zostać przewrót kopernikański doczyniony, żeby funt brytyjski miał być walutą światową. Następna sytuacja, szanowni państwo. Następna sytuacja to oczywiście jest, proszę zobaczyć, tutaj jest funt brytyjski do polskiego złotego, który oczywiście się zawala. Szanowni państwo, mimo to, że mają bardzo wysokie oprocentowanie, to funt brytyjski się zawala. Jednak już wkrótce funt brytyjski może kosztować nawet 4 zł, albo 3,90, albo nawet 3 zł, szanowni państwo. Może dojść do takiej drastycznej sytuacji. Przepraszam, wezmę łyczka kawy. Może dojść do tak drastycznej sytuacji, a właściwie sytuacji normalnej. Jeżeli ktoś myśli, że funt brytyjski nie może jutro kosztować 3,90, no to co powie na to, że w 2008 roku funt brytyjski kosztował 3,90? Co powiedzą na to ludzie, którzy mówią, że funt brytyjski nie może kosztować 3,90, jeżeli, szanowni państwo, w danym momencie funt brytyjski do tak znanej nam blisko korony czeskiej jest na najniższych poziomach w historii? Cóż to oznacza? To oznacza, szanowni państwo, że funt brytyjski zawalił się w stosunku do korony czeskiej do poziomów najniższych w historii. Proszę zobaczyć, z prawie 65, bum, 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 do 26. Szanowni państwo, dzisiaj 28, prawda? Funt brytyjski jest zwykłą szmatą inflacyjną, szanowni państwo, która traci dodatkowo wartość do takich walut jak korona czeska i jak złoto i wielu innych, Funty brytyjskie zainwestowane na górce cenowej w nieruchomości były były ostatnim frajerstwem, tym bardziej wiedząc, że przecież musi przyjść kiedyś koniec cyklu ultraniskiego oprocentowania, o którym dudniłem, szanowni państwo, od 10 lat na dobry ruch CUK. Szanowni państwo, jeżeli ktoś chce, pytają mnie, gdzie takie fajne wykresy można znaleźć, każdy może używać tych wykresów, a te wykresy znajdziemy, szanowni państwo, na knowhowinsider.com, który, a Knowhow Insider zmieniło na bardzo prostą i szybką szafę graficzną swoją stronę. Tak samo znajdziemy wykresy na, szanowni państwo, hotpoland.pl, też zmiana szaty, szybsza strona, fajniejsza, czystsza, prawda? Ale także znajdziemy na dobryruch.co.uk i pamiętajmy, szanowni państwo, że dobryruch.co.uk tylko publikuje na dobryruch.co.uk od 10 lat, a każdy, kto się podszywa pod dobryruch.co.uk, to zwykły ciul. Szanowni państwo, i takim ciulom się nie podaje ręki, tylko się ich pozywa do sądu. Druga sprawa, szanowni państwo, bardzo proszę, tutaj mamy moje mój YouTube angielskojęzyczny. Bardzo proszę wejść na ten YouTube angielskojęzyczny. Tu jest tylko 136 subskrypcji. Bardzo proszę wejść, kliknąć, dać mi subskrypcję na ten angielskojęzyczny YouTube. Link podałem właśnie w okienku wyskakującym. Dziękuję serdecznie. Zapraszam już wkrótce. Link do mojego angielskojęzycznego kanału także podany jest w opisie, ale także podałem tam linki do wykresów na hotpoland.pl, na dobryruch.co.uk i na Knowhow Insider. Dziękuję i do usłyszenia.